Cześć! Dzisiaj witam was już o normalnej godzinie. Odcinek rozpoczynamy od zrobienia mnie. Bo słuchajcie, to nie jest tak, że wyrzucam Trenta. Trenta nie wyrzucam. Jednak jeśli Borussia wygra, on będzie miał 5 na 5. Będę trzymał kciuki za drużynę z Dortmundu, bo to byłaby dobra karta, tak po prostu, nie? 91 tempa, 86 obrony, fajne podania. Nie dość, że on ma taką dużą sylwetkę, będzie świetnie potrafił bronić, to naprawdę jeszcze coś zrobi w ataku i ewentualnie może to być nie tylko solidny podstawowy prawy obrońca, ale też świetny super zmiennik. Na razie ma 3 na 4, co szału nie robi, jednak serio, 191 wzrostu, nie ignorujcie tej karty. Chyba do jutra ją możecie zrobić, więc warto rzucić na nią okiem. Też chcę skończyć sobie tego Rabiota, nie wiem czy potrzebuję kolejnego środkowego pomocnika, ale... przepalam po prostu tam karty, których nie potrzebuję. To samo się tyczy Nkunku, po prostu zależy od tego, jakich zawodników trafiam. Dzisiaj wieczorem wychodzi nowa drużyna eventowa. Jeszcze raz powtórzę, nazywa się to Trophy Titans i będą to specjalne wersje ikon oraz bohaterów. Nie przypuszczałem, że będą mieli lepsze gwiazdki, słabszej nogi czy to sztuczek, ale jak widzimy na ekranie ładowania, tak właśnie będzie, czyli prawdopodobnie Roberto Carlos, Donovan, Alessandro Del Piero. Swoją drogą Del Piero 5 na 5, to może być naprawdę wybitna karta. Jednak, no, trafialność tych kart będzie tragiczna, przecież to są ikony, to są bohaterowie. Bohaterów typu Dudek trudno trafić, a przecież oni taki Dudek kosztuje 20 tysięcy. No nic, no, zobaczymy, może naprawdę będzie zwiększony drop, na pewno tak będzie, ale tak patrzę, czy jest jeszcze coś, czego nie otworzyłem. No tu jest gwarancja 86+, i właściwie spróbujmy. Tak na pożegnanie urodzin Food, prawda? Będzie jeszcze ktoś fajny na wypożyczenie, jednak tutaj około 50%, nie, trochę mniej, chyba 40% na urodzinowego zawodnika. I znów to się nie udało, ale może De Bruyne. Jaki Wijnaldum! Przepięknie, się cieszę po prostu ze względu na to, że pomógł Liverpoolowi wygrać Ligę Mistrzów, dlatego bardzo fajnie go tutaj widzieć. Karta zrobiłaby ogromne wrażenie kilka... Choć szczerze, teraz też nie wygląda źle, prawda? W porównaniu do innych środkowych pomocników, jednak czy będą urodziny? Jest Kier! Dobra, Kiera jeszcze nie miałem. Gini pewnie kosztuje 20-30 tysięcy, ma 4 na 4, no to kurde, naprawdę. Bardzo fajny zawodnik, na przykład dla początkujących. Teraz Kier też wygląda solidnie, ale też kosztuje 20 tysięcy. Thiago Acuña, jaką ikonę mamy na wypożyczenie? Znów Veron. Jedna... Czemu? Czemu nie może ktoś inny polecieć? Ale... a, chciałem powiedzieć, że może ikonę trafiłem. No niestety nie trafiłem, ale za to mam Verona na 21 spotkań, to dam mu zaraz szansę. Veron otrzymał 5 gwiazdek słabszej nogi i szczerze na środkowym pomocniku wolę tę słabszą nogę od sztuczek, dlatego... no co, no zobaczymy co potrafi, ma niesamowite strzały z dystansu. Damy mu motorniczego, żeby troszeczkę lepiej się poruszał. Wiem, że mam trochę mniej zgrania, ale olewam to, zagramy od początku formacją 4-3-2-1. I tak na statystyki Izaka chcę zerknąć. 100 spotkań i 96 bramek, ale też że on tyle asystuje. No dobijmy dzisiaj do tej stówki. Jak tam Johan na razie? Nie są to wybitne liczby, ale on dużo robi poza liczbami, okej? Mi się bardzo przyjemnie go używa, więc nie atakujcie go. A i nie pamiętam, czy powiedziałem to w ostatnim odcinku, czy też nie. Bellingham zostaje do końca sezonu. Przedłużyliśmy kontrakt. Głównie to przez was, bo patrzyłem na komentarze i jeden miał bardzo dużo łapek w górę, mówiący o tym, że to jest legenda, że niech tą legendą się stanie i macie rację, no co, no tyle już nim gram, to... znaczy, fajnie byłoby mieć 3 miliony Winiego, bym mógł sobie kupić, ale takiego napastnika, inaczej, każdą kartę, którą bym kupił za niego, to bym szybko sprzedał. A przez to, że go tak uwielbiam, to no... sami widzicie, wytrzymał już kurde 4 miesiące, no to... obym po prostu w trakcie totsów trafił jego totsa, najlepiej za Food Champions, no i wtedy będzie można się pożegnać z tą kartą toty. Izak do Runeya, który no strzelił jedną bramkę w poprzednim filmie, była to piękna główka, no to bawimy się tymi sztuczkami, skoro je ma. Ponownie Izak i teraz hop. Dobrze, dobrze, Veron bardzo aktywny w ofensywie, tylko muszę być bardziej kreatywny. Ej, dlaczego nie byli aż tak tragicznie ustawieni? Na szczęście no nie wiedział co robić gościu. I brawo Lucio! Trochę lepiej broni mi się po tym patchu, tak jak się dobrze ustawię, to ta piłka jest moja i szkoda, że to przeleciało przez Dudka, no nic, trzeba było nie dopuścić do tego uderzenia. Juan Sebastian Veron i to będzie rzut rożny, co za rakieta! No i czemu mi przełączyło z Lucio, ja nim tam biegłem do końca, dobra Jarzinho, dwójka pomiędzy nogami Dudka, tragedia. Mecz był mega równy, ale teraz się coś rozsypało, a ja muszę zmienić to automatyczne przełączanie, bo czasami to pomaga, ale ja chciałem tam biec z Lucio do końca i mi to zepsuło cały plan. Mamy angielskie porozumienie, Rooney, podanie, Izak dołożył nogę, ła, 2-1, jeny, jakie to było piękne.
Werona Zielony, mój Boże Wszechmogący, to jest 2-2, do Manu miał rację. Co za bramka. Pierwszy raz zdobyłem takiego powershota i jeszcze nie możemy zobaczyć powtórki. To leciało... Wow, zawsze to tak leci, wiecie, bardziej w okno czy coś, ale to leciało w bramkarza. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć powtórkę, bo naprawdę to była jedna z najpiękniejszych bramek, które zdobyłem. No i Weron ma teraz u mnie ogromnego plusa. No to też piękny gol, góralek, brawo. I Juan Sebastian zagrał do Johana, ruletka! No nie wierzę, Johan, czemu twoje strzały są takie lekkie? Trent teraz bezpośrednio, Mark... Nie, Lafont, co on teraz odpierdziela? Chyba, że rywal teraz podwyższy... Jezus, naprawdę... Diaby, dobre przyjęcie... Musa Diaby, poprzeczka, no... To nie był mój mecz, uważam, że ten wynik nie jest do końca sprawiedliwy... To może jeszcze jedna tak symbolicznie, alo Vajran. Nie no, co ja mogę zrobić więcej? Przecież zawsze, on zawsze trafia, gdy gram na niego z takiego miejsca. A tutaj... A, dobra, no nic się nie stało, nic się nie stało. Powtórki nie obejrzałem, no bo się wkurzyłem, no. Ten Fabian mi kompletnie nie odpowiada, ale jeszcze chwilę go przetrzymam. Tak patrzę sobie na te ikony, które wyszły. W ogóle, czy kogoś z tej drużyny urodzinowej można przetestować? Gimajresz jest dobrą opcją, tylko... No właśnie, kupując Gimajresza potrzebuję kogoś ofensywnego, czyli mogę dać nawet o Alo Vajrana, czyli mamy napad o Vajran, Cruyff, Isak. To by się sprawdziło. Bruno w środku pola wydaje mi się, że zrobiłby niesamowitą robotę razem z Bellinghamem, dlatego zastanawiam się, ale też chciałbym kogoś nowego z przodu. Antony fajnie wygląda, tylko problem polega na tym, że ma cholernie nisko ocenione strzały. 84 wykończenia, nawet ze stylem gry, no... Za bardzo mi to nie pasuje. Ile ja mam pieniędzy? Bo... Dobra, 19 koła. Kurczę, muszę coś sprzedać, bo chciałbym przetestować Wernera. Kosztuje tylko 250 tysięcy, a ma 96 tempa. Zanim dokonam zakupów, otwórzmy sobie kilka paczek 3x80+, no bo może taki Werner sam przyjdzie do mnie. Okej, okay, nie tutaj. To chyba walkout, bo tak kamera poszła trochę... No tak, na pewno walkout. Albo wiecie co, dobra, otwórzmy teraz jeszcze kilka innych paczek, no bo właściwie dlaczego nie? Jak mam coś trafić, to trafię teraz. Może nie trafię już. Jutro wspaniałego tytana, ale trafię teraz jakiegoś urodzinowego kozaka. Nie jest dobrze, widzowie. A jednak jest dobrze, ale wolałbym go tydzień temu. Dobra, olejmy te paczki. Co mogę otworzyć za 1100? Gwarancja 86+, urodzinowy 13%, tutaj urodzinowy też 13%. A, dobra, tutaj mamy żeton wymiany, to biorę, ponieważ mam nadzieję, że uda mi się jeszcze uzbierać na paczkę z Foderem. Jest to zwykły walkout, no to Luka Brozovic, Marcelo Brozovic. Ważne, że jest token, standardowa masa duplikatów. A kogo teraz możemy przetestować? Jezus, dajcie chociaż Winiego na kilka spotkań, nic by się nie stało. Jakby dali mi wypożyczonego Winiego, to wtedy byłbym bardziej skłonny wrzucić 500 000 FIFA pointsów, by go trafić. Nie rozumieją tego najwyraźniej. Tak bym zrobił. No znów? A nie, przepraszam, Bonucci! Wow. Dobra, to jeszcze jeden niezbędnik, bo po prostu podoba mi się ta gwarancja walkoutu i to jest karta... No, którą już trafiłem, ale wydaje mi się, że go przepaliłem wczoraj na 5x85+, dlatego nawet spoko. A ikoną na wypożyczeniu będzie Van der Sar, bo będę miał go już w sumie na, panie i panowie. No tylko 14 spotkań, ale jego wersję Toty mam na więcej. Jedna słabiutka paczka i jest to oszustwo, ponieważ tam było napisane, że będzie na wypożyczeniu ikona Toty. No dzięki wielkie. Jak nie rozumiem tych błędnych tłumaczeń, bo jak można... ikonę środkową pomylić z ikoną Toty. No nic. Mamy informa i to będzie... O, on tam gra? Dobrze wiedzieć. Dobra, jako że muszę być gotowy na Food Champions, to w tym meczu tak po prostu ultra spocenie. Naprawdę szkoda, że te ikony nie pomagają ze zgraniem. Będę musiał coś wykminić, żeby Marquinhos miał pełne zgranie, ponieważ nie podoba mi się gra środkowym obrońcą bez pełnego. Myślałem, by kupić Nuno Mendesa. Muszę trochę ogarnąć swój budżet, bo tam trochę poinwestowałem. Mam nadzieję, że to wypali. Ten Cap de Villa, on jest tak zajebisty, tylko problem z nim jest taki, że no... Ja nie mam tutaj nikogo z Ligi Hiszpańskiej. No może muszę kupić kogoś z Ligi Hiszpańskiej. Po prostu jest 100 środkowych pomocników, ale tak jakoś nie wiem. Dobra, czas na czoło gaming. Chcę zobaczyć skład przeciwnika. Donnarumma, czyli na pewno skończy się to Kylian Mbappé. Tak się stało, ale jest Bamba, Pessina, Gonzalez świeżutki, który ma torty na tym zdjęciu dynamicznym. Powiem wam tak, jest to fajny zespół, tak po prostu, niecodzienny. Widać, że tutaj próbuje świeżych kart. Respekt dla niego. Ja mam Izaka, który biegnie. Izak dalej biegnie, Izak. A zatrzymamy się. Zmylę przeciwnika, fałszyk. Bellingham, dobrze, bo on wybiegł tym esio. Johan, musisz trafić do siatki wreszcie. Aha, i teraz to wpada. Przecież to też nie było mocne, ale jakoś w poprzednim meczu, no nic, nie mogłem po prostu, nie mogłem. Aha,
O, sprzedał się! Wreszcie wziął za mnie przykład ktoś. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja mam w umowie, że muszę kupować piłkarzy RB Lipsk. Po prostu Timo Werner jest małą legendą futa i ta karta wygląda wybitnie. Dobra, cudowny transfer, ale ma pełne zgranie, Bellingham ma pełne zgranie, Werner ma pełne zgranie, pięknie. Okej, czas na debiut niemieckiej bestii, jest tutaj Inkapie, Müller, Jovetic. Kurczę, kolejny niecodzienny zespół, bardzo mi się on podoba, no to zobaczmy, co ci piłkarze potrafią. Ja chcę zobaczyć, co potrafi Werner, czy biega jak kiedyś. Oj, kontrola z... No i teraz Timo Werner, klasyczek do załatwienia De Ligt, Holender zostawiony, podanie do Izaka w tempo, Szwed na 1-0 i chyba brakuje mu jednej bramki. Tak, jeszcze jeden gol i będzie to gol numer 100 w naszych barwach w tym sezonie. Cudo! Uwaga, Jovetic, to był dobry zwód, jeszcze nieźle to opanowywał, wróciło to pod nogi, Zizou z dystansu, nie. On jeszcze to rozgrywa, Baku, Zizou. Teraz czy nie? Nie, on chce wejść do mojej bramki. Kolejna blokada i kolejny raz piłka wróciła do niego. Brawo, Ginter! Uwaga, Diaby na prawej nodze. No ale tak, Musiala znalazł się w naszym polu karnym. Zastanawiam się tylko, o czym myśleli moi obrońcy, że zostawili mu tyle miejsca. Troszkę żałosne. I teraz Lucio, dośrodkowanie. Johan, dziękuję. To mogło być moje, ale czemu on gra Diabim z tej strony? No dlatego, że nie ma, jest Trent Alexander-Arnold, a nie Jovetic jednak dotknął. Nieprawdopodobna 45. minuta. O jeny. Proszę, Izak, nie zmarnowaliśmy tego podania. Werner, przyjęcie, strzał, o to właśnie chodzi, 3-2. I zaczynamy, podanie do Alovairana, zmęczony De Ligt, nie ma prawa go dogonić. Izak z golem Diaby, biegniesz tam górą albo dołem, Ovairan, świetne podanie pomiędzy dwoma. I to jest ten moment. Nie ma spalonego. Izak nie trafia w bramkę w tak kluczowym momencie. Nie, ale to miał być jego moment. Ja miałem gotowe konfetti, dymy, fajerwerki. Myślałem, że zagra do cholera tego innego, ale nie ma szans Marquinhos, by dogonić Gomeza i rywal. No znów to samo, 3-3. Kurde, chciałem go wyciąć, tak jest ciekawe, co zrobi, prawda? No znów podanie, Mane, ja pierdzielę, co za frajerska końcówka. Czerwona kartka, to być powinna Rooney. Izak, czy on to zrobi? Izak podłu... Nie wierzę, no! Do zobaczenia o 19 na streamie, trzymajcie się, cześć! A dobra, i tak to nie byłby jego ostatni gol.